Noelo, tutaj Otylusia Akwarystyka, witam Was na moim kanale po 2 lub 3-tygodniowej przerwie. Tak, ostatnio mam bardzo dużo wyjazdów i często mnie nie ma w domu, dlatego różne sytuacje dzieją się w moim akwarium i chciałabym Wam tutaj powiedzieć, o co mi dokładnie chodzi, więc zapraszam Was do oglądania. A więc, jakieś 2 tygodnie temu pojechałam sobie na kilka dni do mojej rodzinki i zostawiłam akwarium pod opieką mojej mamy. Zawsze wszystko było ok. Jak wiecie, nigdy nic się złego nie działo, filterek sobie pykał, rybki sobie pływały zadowolone i tak dalej. Ale gdy wróciłam do domu, to byłam tak przerażona, tak załamana, że aż się po prostu popłakałam ze smutku. Na szczęście nic się nie stało, ale wtedy właśnie w moim pokoju był remont, więc akwarium było zakartonowane tak, żeby mu się nic nie stało i nie było w ogóle widać praktycznie akwarium, tylko jakaś połowa była widoczna. No i tak sobie patrzę na to akwarium i w ogóle nie widzę ryb. Totalnie żadnej, moi drodzy, żadnej. A więc serce mi zabiło tak masakrycznie mocno, zestresowałam się, łzy mi się po prostu polały, rozryczałam się jak dziecko. Szybko odkartonowałam moje akwarium i zobaczyłam, że moje rybki po prostu ledwo dychają. To była masakra, więc szybko spojrzałam na filtr. Filtr już praktycznie nie chodził, nie filtrował mi powietrza, nie było tej cyrkulacji wody, więc się załamałam sobie myślenie. Pojechałam i rybki mi padły. Na szczęście szybko odkartonowałam moje akwarium, wzięłam do ręki brzęczyk, włączyłam brzęczyk i po jakichś kilku minutach ryby po prostu zaczęły normalnie pływać. Więc ja uradowana, udało się, naprawdę byłam tak szczęśliwa, że te ryby jednak żyją, że nie macie pojęcia. No ale następnym razem było tak, że znowu sobie wyjechałam, no i kiedy wróciłam, było dokładnie tak samo. Filtr wyczyszczony nie było mnie przez 3 dni i filtr po prostu pyk, nie chodził. Był zapchany, gąbka była czysta, wszystko było ok, a filtr tracił po prostu na mocy. No i co? I teraz cały czas pykam sobie na razie na brzęczyku, którego tak praktycznie nienawidzę, bo niestety przez niego okrapla się woda poza akwarium, no i robi mi niezłe smugi z kamieniem. Tak, z kamieniem. A więc dzisiaj wstawiłam wodę i stwierdziłam, że czas jutro na remont z rana, że będę jutro po prostu sprzątać w akwarium i będę wkładać nowy filtr. W sumie ten filtr nie jest nowy, bo ja go wygrałam na konkursie u Grzesia z akwarystyki nowej, której kanału już nie ma. Jednak takie konkursy są fajne, ponieważ można za darmo coś zawsze wygrać, prawda? Także ulga, ponieważ mam zastępczy filtr. Zaczynam, jak będzie on się sprawował, bo mój po prostu 4-letni, no prawie 5-letni Aqua L Turbo 1500? Chyba tak. No już się po prostu nie nadaje. No nic już praktycznie nie ma tej cyrkulacji. Ta cyrkulacja jest po prostu zerowa praktycznie. No leciutka. Dla mnie to jest trochę dziwne, dlatego że w moim akwarium nie ma zbyt dużego przerybienia. Filtr się nie zapycha, dlatego że no jest mało tych ryb według tego, co mają inni praktycznie. Więc no starość, niestety moi drodzy, starość mojego filtra nadszedł, niestety koniec. Praktycznie zero przepływu. Dlatego będąc gdzieś poza domem, fajnie mieć taką pewność, że jednak wszystko będzie ok, że nic się nie stanie, a przy tym starym filtrze no po prostu nie da się już, nie da się. Próbuję go jeszcze raz dobrze wyczyścić, wszystko tak dokładnie i dopiero wtedy zobaczę, czy może coś jest zapchane, czy jednak to już jest silnik stary i słabo ciągnie, nie wiem jakiego słowa użyć do tego, więc tak, jutro sprawdzę i w następnym filmiku ewentualnie Wam powiem, jak się sprawuje ten nowy filtr, znaczy się nowy, nie nowy. Też również z Aquaela, ale no nie powiem, że ten Aquael Turbo jest jednak jeden z najlepszych filtrów według mojej opinii i mogą być inne filtry, które niby sprawiają się super, ale jednak ten Turbo, no przyznam się bez bicia, jest lepszy niż inne firmy, niż inne filtry marki Aquaela. Bo Aquael często też przekłamuje dużo, jeśli chodzi o ten przepływ wody, a dla mnie media biologiczne są bardzo ważne. Nie tylko gąbka, dlatego że baterie nitryfikacyjne, no szczerze mówiąc, bardziej się adoptują, żyją lepiej w mediach biologicznych niż w gąbkach. No ja mam takie zdanie na ten temat. Może ktoś ma inne zdanie, nie mówię, że nie, ale no, także czas na zmiany, moi drodzy.
Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, komentujcie mój film. Możecie nawet dać kropkę, jak nie chcę Wam się pisać, to też ważne. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie i buziaki do następnego odcinka. Pa, 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 pa.